Fort Boyard to jest taki sprawdzian, ale też chciałem Państwa poprosić o ten wspólny wywiad, bo tych sprawdzianów też jednak życie w związku po prostu dużo dostarcza i chciałem zobaczyć taki moment dla Was ważny, kiedy faktycznie trzeba było zawalczyć. Nam na szczęście los póki co chyba oszczędził jakichś życiowych trudnych zakrętów, ale myślę, że wcale niełatwym momentem dla nas jest ten moment teraz. Po bardzo długim lockdownie, gdzie obie nasze branże były bardzo długo wyłączone z pracy, myśmy nie mieli praktycznie przez półtora roku szansy wykonywania swojej pracy zawodowej w ogóle. I po to, żeby się z tego dołku, w który każdy z nas popadł ekonomicznie, finansowo, debetowo, jakoś wykopać, to teraz obydwoje pracujemy dwa razy więcej niż pracowalibyśmy normalnie. Są takie dni czy tygodnie, kiedy naprawdę no jest to dla nas rzeczywiście próba przetrwania, bo my się prawie nie widzimy. I stąd jesteśmy udanym małżeństwem takim, ale my się nie możemy znudzić sobą. Już mamy w kalendarzu zakontraktowaną wizytację, wspólne widzenie w 2032 w październiku. Takie żarty to mogą właśnie padać w takich trudnych momentach, żeby trochę rozładować napięcie. To się tak wydaje fajnie. Oczywiście to, że też ludzie byli bez pracy przez ponad rok, nauczyło na pewno każdego pokory, że każdą pracę, którą masz, musisz tym bardziej szanować, jak ją masz. Nie narzekać, jeżeli teraz pracujesz dwa razy trudniej, dwa razy ciężej, ale tak, wszyscy stanęliśmy wobec inflacji, wszyscy stanęliśmy wobec ogromnej drożyzny i podwyżek, a pracujemy za te same pensje, za które pracowaliśmy. Co wynika z tego, z czego wynika fakt, że pracujemy częstokroć dwa razy więcej, niż pracowalibyśmy normalnie. Na tym cierpi o tyle nasze serce, że mamy dla siebie i dla naszej rodziny częstokroć dużo za mało czasu. Chcielibyśmy tego czasu móc spędzić więcej, ale nie mamy szansy na dłuższe wakacje, na dłuższe pobycie razem, bo zasuwamy obydwoje po prostu ciągle w pracy. I uważam, że dla każdego związku to jest trudne wyzwanie i to jest zawsze taka próba, żeby się nie załamać, żeby się ten związek od siebie nie oddalał, nie rozsypywał, żeby wzajemnie siebie nie obarczać tym, że bo ty jesteś ciągle w pracy. Jesteśmy oboje, bo wspólnie ten wózek ciągniemy i na szczęście rozmów. Nasze córki też to rozumieją i staramy się jakoś przez ten czas wzmożonego wysiłku i mniej czasu dla siebie przebrnąć, ale myślę, że dajemy radę.